Siemano, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 na skróka. Dzisiaj tak szybko, na szybko. Trzeba dojść do tej ostatniej grupy, czeka nas walka z zębaczami, ale już sprawdziłem, że zębacze nie sprawią mi żadnego problemu. A wróciłem się do zamku, bo zapomniałem o jednym queście dla Engora. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale! Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Złota to ja mam od cholery. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Być może będę mógł pomóc. Pewnie. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Co jest do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Nie martw się. Przyniosę ci mięso. 2 tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso. A teraz muszę wracać do pracy. Nie jestem pewien, czy on właśnie weźmie to surowe mięso, czy to smażone. Wszystko jedno. Proszę, przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. A ten dalej swoje. Pokaż mi. Przydałaby mi się kusza, bo kusza wymaga siły, a ja w zręczność nie bardzo mam ochoty iść, a więc... Mam teraz 50 siły, bo poubijałem kilku orków. Dobiłem 10 poziom i biłem sobie 50 siły, przez co mogę używać lepszego miecza. No, to lekką kuszę bym sobie wziął. A czy to jest dobry pomysł? Walki kuszy mógłbym się tutaj nauczyć od tego jednego paladyna. A to w sumie wezmę. Co mi tam? A te reszty trzeba się... O, właśnie. Skoro ma bełty, to ja sobie je wezmę. A miksturki na razie oleję. Przyzwanie demona. Obudzenie golema. Te zwoje też się mogą przydać. Chyba nam kasa szczupleje. Zbieram sobie tyle tych toporów od orków, że spokojnie. Kasa tak nie stopnieje. Będzie w porządku. No dobra. Aha, pomoc dla Markosa. A to pójdę do... Jakby było Garonda, zdam mu relację od tych dwóch grup i później pójdziemy do trzeciej. Ode mnie tego nie dostał. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Dobra. Relacja zdana,
To teraz idziemy do trzeciej grupy. Będzie walka z zębaczami. Trudno mi w to uwierzyć. O ile będę ich odciągał pojedynczo, to nie powinno być problemu. A tymczasem, czy mogę u kogoś kupić miksturkę Speeda? U niego oczywiście, że nie. On handluje bronią. A Sokrata? Nie. Tylko miksturki many. No trudno. Jakoś dam radę dobiec normalnie. Ale którędy by tu se przelecieć? Muszę się dobrze zastanowić, gdzie była ta grupa? Blisko wieży Xardasa. A wieża Xardasa? Najszybciej byłoby tędy. Pomiędzy namiotami orków, ale kurde. Na dole możemy czekać, niemiła niespodzianka, a nie ma tam zbyt wiele miejsca. No chodź, chodź pod kosę. Tylko nie zwołuj mi tu swoich przyjaciół. Zastanawiam, czy naprawdę powinienem iść tamtędy. Może jednak lepiej by było iść naokoło. Nie! Nie dziobaj mnie, nie dziobaj. Właśnie o tym mówię. Zębaczy to już potrafi narobić szkód. Po prostu zdechnij. No. Z trzema już bym sobie nie poradził. Trochę miksturek do HP od orków uzyskałem. Bardzo dobrze, że noszą je ze sobą. I tu mamy orków na górze. I na dole pewnie też. Oni są wszędzie teraz. Bardziej mnie martwią ci orkowie na dole. Ale tam są tylko wilki. Ale wilki też mogą mi coś zrobić. O! Ale siadna strzała. Brawo. Ja myślałem, że będzie tu gorzej na tym przejściu. Jest was więcej? Oczywiście, że tak. Mamy tego nieszczęśnika Olava. Runa, której i tak nie będę w stanie użyć. A tu oczywiście syf. Nieprzydatnego. A przynajmniej na tym stadium gry. No, a teraz coś gorszego. Orkowie.
Ale jeszcze dwa wilki po drodze. Orkowie są tam dalej. A nie, pudło. To są jaszczury. Mój błąd. Ale z jaszczurami jeszcze się nie biłem, więc nie wiem, czy dam radę. Wolę nie zaczynać, jeśli nie jestem pewny. Nie, nie prychaj na mnie. Ty cholero. I tu pewnie będą zębacze teraz. A nie, znowu wilki. Za dużo ich. Ale tu już są zębacze. Pojedynczo, pojedynczo. Czego ten wilku na mnie, kurde? Co to miało być? O, następny! To mnie tak, kurde, zachodzicie. Nieładnie się tak skradać. Tu będą jeszcze dwa zębacze. Powoli, powoli, powoli. Dobra. Chodź pod tasek. Chodź, 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 chodź. Tam jeszcze później na górze będzie kilka. A myślałem, że będzie trudniej. Na szczęście te zębacze nie są tak mocne jak te z jedynki. Poziom skoczył. Pięknie. Nic nie ma. Hej. Co tutaj robisz? Jestem zwiadowcą. Przemierzam kraj. Zębacze nie ułatwiają mi jednak zadania. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów, zakładając, że wiesz, co robić. Możesz mnie tego nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zdjąć z tych stworów pazury, kiedy już będą martwe. Tak, tylko zastanawiam się, ile punktów umiejętności mi to zabierze. Pokaż mi, jak usuwać pazury. To mnie nie obchodzi, co tam powiesz. 3 punkty. No dobra, niech będzie. Niech Inos będzie z tobą. Przynosisz wieści z zamku? Czy w końcu przybędą posiłki? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. W takim razie porozmawiaj z Fajetem. On tutaj dowodzi. Jeśli będziesz miał jakieś wieści z zamku, natychmiast przyjdź z nimi do mnie. Ja w sprawie informacji. Tak. Jak wygląda sytuacja w zamku? Jest oblegany przez orków i wciąż narażony na ataki smoków. Cholera. Mam nadzieję, że chłopcy wytrzymają. Posłuchaj. Na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna. Walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku, przekażę pierścień Udarowi. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi sił. I nie zapomnij mu powiedzieć, że odbiorę pierścień, kiedy będę w zamku. Dobra. A cóż to za pierścionek? Premia punktów trafień. A co, na razie go założę. Jak na wszelki wypadek. Hej, skąd przeszedłeś? Może z zamku? Wpadłem tu przez przypadek. Ej, nikt tu nie trafia przez przypadek. Wszyscy jesteśmy skazani, otoczeni przez zębacze.
Codziennie kolejny z nas gryzie ziemię. Nie chcesz mi powiedzieć, skąd przyszedłeś? Dobra, w takim razie niech cię zębacze zeżrą. Wielkie skąd dzięki. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Słuchaj, nie wiem, czemu Garond przysłał tu najemnika, ale z pewnością miał w tym jakiś cel. Zanim cię odeślę, chciałbym ci zlecić jedno zadanie. Wszystko ma swoją cenę. Jeśli mi zapłacisz, może się nad tym zastanowię. Nie jestem przyzwyczajony do ubijania interesów z najemnikami. Nie znoszę się targować. Jednak na znak mojej przychylności zapłacę ci za twoją pracę 100 sztuk złota. Zgoda? Niech będzie. Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są, w obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Tengron co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu. Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz podjąć się tego zadania. No dobra. Tylko zastanawiam się, ile będzie tych zębaczy. A właśnie. Od Bilgota trzeba się dowiedzieć o tych ich przywódcy. Co wiesz o zębaczach? A czemu chcesz to wiedzieć? Tylko nie mów, że jesteś po prostu ciekawy. Zamierzam zapolować na te zębacze. To szaleństwo. Obserwowałem je. To krwiożercze bestie. No to powiedz mi, co o nich wiesz? Mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Czego chcesz? Jeśli uda ci się pozabijać zębacze, to mnie stąd wyciągniesz. Nie wytrzymam tu dłużej. Rozmawiałeś z Fedem? Ten facet to kompletny wrak. Nie chcę skończyć jak on. A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze. Bilgot, chodź tu. Bilgot, idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fayeta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Mój kumpel Olaf ulotnił się. Może jemu się udało. Nie liczyłbym na to. Znalazłem Olafa. Jak się ma? Nie żyje. Wilki go zjadły. O cholera. Mam nadzieję, że chociaż ja zdołam się stąd wyrwać. No nie wiem. Gadaj. Powiedz mi, co wiesz. Wtedy cię stąd zabiorę. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No to słuchaj. Dość długo obserwowałem zębacze. Są bardzo sprytne i jakoś się porozumiewają. Nigdy nie chodzą same. Atakują całym stadem. Ale jest coś jeszcze. Wśród nich jest jakiś inny jaszczur. Rzadko się pokazuje, ale go widziałem. Inne zębacze pochylają łby, kiedy przechodzi, ale ciągle go obserwują. Dopóki ten jeden się nie ruszy, reszta też nie. Gdzie znajdę to cholerne bydle? Widziałem go koło schodów prowadzących do starej wieży strażniczej. Świetnie. Chyba zrozumiałem. Dziękuję. Pamiętaj, dałeś mi słowo. Tak, dałem ci słowo, ale kurde, i tak cię nie przeprowadzę przez całą kolonię. To po prostu niemożliwe. Nieraz próbowałem i jakoś, kurde... Rzadko mi się to udawało. A to mamy krwiopijców oczywiście. Ilu was tu jest? Wilki! No, to mamy zębaczy. Ilu ich jest? Tutaj trzech. Ale jest ich zapewne więcej. To na dole się nie pojawiły czasem? Nic nie widać.
Ej, dlaczego ty idziesz do wilka? Do trupa wilka, znaczy się. Nie ma tak. Ze mną walczysz. Przywódca. Chyba, że na dole też jeszcze są. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie nie zagryzie ten przywódca. Teraz trzeba sprawdzić dół, czy tam na dole są zębacze, czy ich nie ma. Pojawiły się? Nie? Tak? Nie? Coś tam się pojawiło. Jeden. Tylko jeden? Tylko jeden. Dobra. Chodź tu. Czasami z tego miecza się nie trafia, nie wiem czemu. Więc zabiłeś przywódcę stada. Zabrałeś pazury tej bestii? Tak. Na pewno są dużo warte. Są tacy, co zbierają takie rzeczy. Jeżeli znajdziesz dobrego kupca, to dostaniesz za to niezłą sumkę w złocie. Okej. Okay. Tak jakoś mało mnie to obchodzi. No, wykonałem zadanie. Zabiłem przywódcę stada. Dobrze. Pozbawione przywódcy bestie nie są nawet w połowie tak groźne. Nie sądzę, żeby miały nas jeszcze zaatakować. Oto twoje złoto, zgodnie z umową. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie 2 skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. Okej. Mamy info, możemy wracać do Garonda, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.